Witajcie kochani! Dziś opowiem Wam o 5 kosmetykach, które swoją ceną nie przekroczą 20 zł. I są to takie kosmetyki, które myślę, że powinny Was zaintrygować. No to co? Zaczynamy? Pierwszy kosmetyk, który Wam dzisiaj pokażę, ceną nie przekroczy 5 zł, ale oczywiście jest to uzależnione od tego, jaką kupicie pojemność i w jakim sklepie go nabędziecie. A mam na myśli tutaj wazelinę kosmetyczną. Ja mam taką malutką o pojemności, już Wam mówię, 25 ml marki Bielenda. I ja za nią zapłaciłam coś około chyba 3 zł. I to jest taki kosmetyk, który zawsze, ale to zawsze musi być gdzieś u mnie, czy to w łazience, w kosmetyczce, musi być. Oczywiście, ja nie polecam Wam go do stosowania w takiej codziennej pielęgnacji skóry twarzy, czy też ciała, no bo wazelina, wiadomo jaki ma skład, ale słuchajcie, to jest niezastąpiony produkt, jeśli chodzi na przykład o farbowanie domowe włosów. Nie wiem, ile z Was robi tego typu zabieg w domu, ale ja praktycznie przez cały rok farbuję włosy w domu. 2 razy do roku chodzę do fryzjera na pokrycie końcówek, ale w domu robię sobie sama odrosty. I w związku z tym, że skóra na głowie jest znacznie jaśniejsza niż na twarzy, ale też nakładam ciemną farbę, takim trikiem, który kiedyś poznałam, nie pamiętam, czy to było w jakimś salonie kosmetycznym, czy gdzieś przeczytałam w internecie, ale na pewno jest to nakładanie wazeliny w miejscach tutaj, o, przy skórze naszej twarzy, na uszy i też odrobinę tutaj na samym końcu. Co nam daje nałożenie wazeliny w tych miejscach? Przede wszystkim to, że jesteśmy w stanie pokryć włoski, zwłaszcza baby hair, te, które znajdują się tutaj bardzo blisko skóry, ale nie zabrudzimy sobie farbą skóry. O! Czyli nie pofarbujemy sobie tych miejsc. To samo, jeśli farbujemy w domu właśnie odrosty, gdzieś nam farba wyjdzie na ucho, no to mamy ucho zabezpieczone wazeliną i ładnie tę farbę możemy później zmyć i ściągnąć. To jest naprawdę świetny trik. Ja Wam go gorąco polecam, jeśli jeszcze go nie znałyście. Ale tutaj przy okazji zdradzę Wam jeszcze inne zastosowanie wazeliny kosmetycznej. I to jest coś, co my kosmetyczki, kosmetolodzy stosujemy w salonach kosmetycznych, kiedy robimy Wam zabiegi z algami. Tak, maseczki algowe. I pewnie też część z Was stosuje tego typu maseczki w domu. Co robić, żeby maseczka ładnie odeszła nam, zwłaszcza tutaj w tej okolicy, też ładnie odchodziła, gdzie mamy brwi, gdzie mamy właśnie jakiekolwiek włoski, i jak zabezpieczyć zmiany skórne, żeby ta maseczka algowa nam ich nie podrażniła. No oczywiście, słuchajcie, sięgamy po wazelinę kosmetyczną i przed nałożeniem maseczki algowej zabezpieczamy wazeliną właśnie brwi, włoski, czasami też rzęsy, bo bywa, że nakładamy maseczkę algową również na okolice oczu i te wszystkie miejsca zmiany, o których Wam wcześniej wspomniałam. A już po nałożeniu maseczki algowej, zanim jeszcze ona zastygnie taką dosyć grubą warstwą, musimy wysmarować te wszystkie miejsca, gdzie ta maseczka nam się kończy. No i czekamy sobie te 10, 15, 20 minut, czasami pół godziny, w zależności od tego, jaką maseczkę zastosujecie, a później nie mamy problemu z tym, żeby ją ściągnąć, bo ona zazwyczaj w tych miejscach właśnie tutaj, gdzie się kończy, jest zdecydowanie cieńsza niż w pozostałych miejscach. A maski algowe mają również to do siebie, że są takie gumowe i tutaj potrafią gdzieś tam zostać na tej naszej skórze, więc jeśli zabezpieczycie ją sobie taką wazeliną kosmetyczną, gwarantuję Wam, że maseczka momentalnie zejdzie. Także widzicie, wazelina kosmetyczna przydaje się w naszym takich codziennych rytuałach. Jest niezastąpiona w momentach, kiedy macie katar i tutaj niestety wokół nosa zaczyna nam się robić sucho, czy też pojawiają się gdzieś jakieś suche skórki na skórze, czy musimy coś zabezpieczyć przed wykonywaniem jakichkolwiek zabiegów domowych. Wazelina polecam. Niecałe 5 zł, a naprawdę warto ją mieć. Drugi kosmetyk, który odkryłam stosunkowo niedawno, ale zużyłam już 2 opakowania i czeka już trzecie. I to też jest preparat, który kosztuje niecałe 5 zł, a dostaniecie go w Lidlu. Płyn micelarny.
Tak, jestem w nim zakochana. Jeśli jeszcze go nie znacie, to gorąco Wam polecam. Kosztuje, no właśnie, niecałe 5 zł. Może nie ma najlepszego składu, ale pozwólcie, że dzisiaj nie będę się na ten temat rozwodzić, ponieważ przygotuję dla Was oddzielny film na temat preparatów tej marki. Natomiast rewelacyjnie radzi sobie z makijażem. I ja mam skórę wrażliwą, stosuję go do zmywania moich oczu, nie zawsze, ale przetestowałam. Zwłaszcza do usunięcia pierwszej warstwy makijażu, nie podrażnia, nie przesusza w tym pierwszym kroku, nie ma takiego efektu momentalnego ściągnięcia. Świetnie radzi sobie ze zmyciem mocnej pomadki, jak również dosyć mocnego tuszu do rzęs. Nie wiem co prawda jak będzie z wodoodpornym, ponieważ ja takich tuszy do rzęs nie stosuję i nie mogę Wam tutaj na 100% potwierdzić. Natomiast z takim mocnym tuszem do rzęs, grubą warstwą, czy też produktami, które są bardziej wodoodporne, jak na przykład liner, radzi sobie rewelacyjnie. Jedyna moja uwaga, jeśli chodzi o ten płyn, to tutaj zalecenia producenta, który w pierwszej kropeczce napisał, nie wymaga spłukiwania. I uwaga, uwaga, nie sugerujcie się tym, ponieważ płyn micelarny należy zmywać. Zawsze. To nie jest kosmetyk, który pozostawiamy na naszej skórze, ponieważ mamy tutaj micele. Ja już kiedyś Wam o tym opowiadałam. Micele to są również substancje powierzchniowo-czynne i przy dłuższym stosowaniu preparatu, którego nie będziemy zmywać, płynu micelarnego, którego nie będziemy zmywać ze skóry, może dojść do przesuszenia, podrażnienia czy też zapchania porów. Tak. To też może się zdarzyć. Także tutaj ostrzegam. Bardzo fajny kosmetyk, jeśli chodzi o demakijaż w pierwszym kroku. Radzi sobie super, nie podrażnia, niska cena i myślę, że warto się nim zainteresować. Także jest już to drugi taki kosmetyk topowy w niskiej cenie, który Wam mogę spokojnie polecić. Dobra, idziemy dalej. Trzeci kosmetyk, który dostaniecie również w cenie do około 15 zł, może nieco powyżej 15 zł, ale tutaj też wszystko zależy od tego, gdzie będziecie go kupować. I to jest preparat, który pokazywałam Wam już wielokrotnie, a mianowicie woda różana od Make Me Bio. Pokazuję ją Wam nie dlatego, że chodzi mi tutaj konkretnie o tę markę, ponieważ w sklepach drogeryjnych dostaniecie wodę różany zazwyczaj tak mniej więcej w cenie do około 20 zł. No oczywiście są też takie wody różane, które kupicie w dużo wyższej cenie. Ale ja Wam generalnie polecam sprawdzanie składu. Jeśli na pierwszym miejscu mamy wodę różaną, wyciąg z wody, z róży damasceńskiej, nie ma tutaj żadnego alkoholu, to będzie bardzo fajny preparat. Także polecam. A dlaczego polecam? Słuchajcie, często pytacie mnie o to, jaki tonik użyć do jakiego typu cery. Te pytania pojawiają się praktycznie pod każdym moim filmem, jak również na moim Instastory. Widzę, że sprawia Wam trudność znalezienie odpowiedniego toniku, taki, który będzie pasował. Czy to do cery suchej, czy to do cery mieszanej, czy to do cery trądzikowej, wrażliwej, naczyniowej. I jeśli nie wiecie, na co postawić, na szybko chcecie kupić jakiś preparat, a naprawdę macie z tym ogromny problem, to jest jeden taki tonik, który sprawdzi się do każdego, absolutnie do każdego typu skóry, a mianowicie właśnie tonik różany albo woda różana. Woda różana ma wspaniałe właściwości. Ogranicza nadprodukcję sebum, zmniejsza nadwrażliwość skóry, bardzo fajnie działa na naczynia krwionośne, odświeża, tonizuje, nawilża, ale też działa przeciwzmarszczkowo. Także widzicie, ogólnie szerokie spektrum zastosowań, a bardzo fajny preparat. Także szukając jakiegoś toniku, który będzie sprawdzał się dobrze na Waszej skórze, nie wiecie co zrobić, w co zainwestować, niewielkie pieniądze, to ja Wam polecam oczywiście wodę różaną. Akurat w moim przypadku jest to woda różana z Make Me Bio. Natomiast tutaj też muszę zaznaczyć, że woda różana ma specyficzny zapach. Musicie się z tym liczyć. Nie każdemu ten zapach będzie pasował. No bo tu mamy zapach różan. I im bardziej ten wyciąg z róży jest naturalny, tym bardziej specyficzny zapach. Nie do końca taki typowy zapach róży, który możemy znaleźć w różnych kosmetykach. Także liczcie się z tym, że może Wam ten kosmetyk nie podpasować, dlatego też proponuję zainwestowanie na sam początek w najtańszą wodę różaną, wypróbowanie,
A jeśli będzie się u Was dobrze sprawdzała na Waszej cerze, to czemu nie zainwestować w droższą? Pokazałam Wam już trzy kosmetyki w cenie do 20 zł, które mogę z czystym sumieniem Wam polecić. Teraz czas na czwarty kosmetyk. I to będzie coś, co z jednej strony jest produktem pielęgnacyjnym, a z drugiej strony nada się pod makijaż. I nie mam tutaj na myśli podkładu ani żadnej bazy, chociaż jest to baza, serum pod tusz do rzęs. Coś do stosowania na nasze rzęsy, marka Eveline Advance Volumiere, tak to się chyba nazywa, Biorestore Complex i jest to właśnie skoncentrowany serum 3 w 1 do stosowania na nasze rzęsy. Niby tutaj producent mówi, że jest to coś w rodzaju odżywki, ponieważ mamy fajne substancje aktywne, natomiast ja Wam chcę polecić Wam ten kosmetyk w troszeczkę innym celu, a mianowicie stosowanie go jako bazy właśnie przed nałożeniem tuszu do rzęs. Dlaczego? Dlatego, że jest to kosmetyk, który po pierwsze wyciągnie Wam Wasze naturalne włoski i delikatnie je podkręci. Więc możecie zrezygnować ze stosowania zalotki, która niestety, ale nie jest korzystna dla naszych rzęs, bo przy dłuższym stosowaniu ona zacznie je po prostu łamać. Więc tutaj mamy rozwiązanie nieco bardziej zdrowsze dla naszych rzęs. Konsystencja typowego tuszu w kolorze białym. Więc tak jak mówię, stanowi taką bazę przed nałożeniem tuszu. Nie wiem, czy pamiętacie, ale kiedyś w sprzedaży, kilka dobrych lat temu, w sprzedaży drogeryjnej, były takie tusze do rzęs marki L'Oreal, o ile dobrze pamiętam, z dwoma końcówkami. Z jednej był to czarny tusz, a z drugiej to była taka biała baza. Ja pamiętam, że ja sięgając wtedy po ten tusz, byłam zachwycona, bo najpierw nałożyłam białą bazę, której absolutnie nie widać, bo ona się momentalnie utlenia na naszych rzęsach. Mogłam sobie te rzęsy bardzo fajnie wyczesać, podkręcić, sprawić, że one się uniosą, że nie będą takie typowe płaskie i dopiero kiedy już ta baza mi odrobinę zaschła, wtedy mogłam sobie nałożyć tusz do rzęs i tym tuszem jeszcze dodatkowo podkręcić, wyciągnąć, pogrubić. I to był świetny zabieg. Nie wiem, co się stało, ale ja tych tuszy nie widzę już od dobrych kilku lat, być może trafiam nie w te miejsca, w które powinnam, gdzie je sprzedają, ale właśnie znalazłam sobie zamiennik, po który sięgam od tych dobrych kilku lat. I to jest właśnie ta baza, to serum od Eveline. Wiem, że są dostępne też inne wersje, bardziej skoncentrowane, 5 w 1 i tak dalej, ale ja przetestowałam wszystkie z nich i najbardziej sprawdza mi się ta, najlepiej. Nie podrażnia moich już wrażliwych oczu, bardzo ładnie trzyma się właśnie na rzęsach i też nie sprawia, że te rzęsy robią się, jakby Wam to dobrze wytłumaczyć, że one nie robią się takie mocne, sztywne, przez co też nakładając później tuż do rzęs, nie mam problemu, żeby jeszcze dodatkowo je wyczesać, ale też nie pojawia mi się problem ze zmyciem, bo w niektórych przypadkach, a podczas demakijażu, taka baza sprawiała, że zwykły tusz do rzęs stawał się tak wodoodporny, że nie byłam go w stanie zmyć lub też zaczynał się kruszyć podczas demakijażu. W przypadku tej bazy nic takiego się nie dzieje i ona rzeczywiście sprawia, że tusz do rzęs, nawet taki zwykły tusz do rzęs, który nie jest wodoodporny, staje się bardziej trwałym tuszem. On ma taką przedłużoną trwałość, ale tak jak mówię, nie jest wodoodporny, więc bardzo dobrze się zmywa, nie kruszy i to jest też taka odżywka, baza, która sprawia, że kiedy moje rzęsy mają taki nie do końca dobry okres, a bywa, że tak też jest i one są króciutkie, one są zdecydowanie krótsze niż mam je w tej chwili i nie mam żadnego tuszu, który by je ekstremalnie wydłużał, zresztą ja nie stosuję tego typu tuszy do rzęs, a chciałabym mimo wszystko, żeby one dobrze wyglądały, to wtedy sięgam właśnie po taką odżywkę, wyczesuję nią rzęsy i nakładam tusz do rzęs i znów muszę Wam coś tutaj zaznaczyć, że jeśli zdecydujecie się na zakup tej odżywki, a ona kosztuje około 16 zł, czasami jest na promocji za 14 w Rossmanie, a można ją nawet znaleźć za 10 zł, to pamiętajcie, że zanim nałożycie tusz do rzęs, aplikujemy sobie taką odżywkę i czekamy tak około minuty.
Nie nakładamy tuszu do rzęs bezpośrednio na tę odżywkę, bo rzęsy Wam się skleją, ale też tusz zacznie się szybciej wysuszać na Waszej szczoteczce. Czyli on po prostu zacznie, jakby Wam to powiedzieć, nie tyle szybciej się kończyć, ile zobaczycie, że on się robi szybciej suchy niż powinien. Więc najpierw nałóżcie odżywkę, nałóżcie sobie tą bazę, poczekajcie tę minutkę, nawet półtorej minuty i dopiero aplikujcie tusz do rzęs. Jestem ciekawa, czy ktoś z Was stosuje tę odżywkę? Jeśli tak, to dajcie koniecznie znać odżywkę, serum. Dajcie koniecznie znać, jak się u Was sprawdza. A jeśli nie i zastosujecie ją na Wasze rzęsy, to też dajcie znać, czy nie pojawił się u Was ten efekt wow. No dobrze kochani, na zakończenie dzisiejszego filmu ostatni, piąty kosmetyk drogeryjny, który również chcę Wam polecić. On w tej chwili jest na promocji za około 16-17 zł w Rossmanie. W standardowej cenie kosztuje nieco ponad 20 zł, ale pomyślałam, że dzisiaj go umieszczę właśnie w tej topowej piątce, ponieważ mamy idealny okres na to, żeby Wam go pokazać. Plus do tego jest właśnie w tej chwili na promocji, więc myślę, że powinien Was zainteresować. I ja o tym kosmetyku wspominałam Wam już podczas mojego ostatniego filmu na temat samoopalaczy. I to jest krem z Bielendy, CC krem do ciała. To jest taki krem, który będzie wyrównywał strukturę Waszej skóry, jak również koloryt. Bardzo fajnie utrzymuje się na skórze i mimo iż jest on w nazwie wodoodporny, to nie sugerujcie się do końca, że tak jest, bo może podczas deszczu czy jakichś ekstremalnych sytuacji po prostu zmywać się z Waszej skóry. On jest wodoodporny do takiego, powiedzmy, momentu, że nie będzie brudził Waszych ubrań. Natomiast pod prysznicem czy w kąpieli spokojnie jesteście w stanie go zmyć. Dodatkowo mamy tutaj ten maleńki SPF 6, ale tym też się absolutnie nie sugerujcie. Natomiast fajna konsystencja, bardzo przyjemny zapach, dosyć mocny kolor, ale można go bardzo ładnie rozetrzeć na skórze i też nie zastyga na tej skórze momentalnie. Natomiast to, co on robi, oprócz tego, że wyrównuje koloryt i oprócz tego, że wyrównuje też strukturę naszej skóry, to jest on w stanie takim, powiedzmy, 8 na 10 zakryć jakieś siniaczki, zasinienia, naczynka widoczne na Waszej skórze, jakieś przebarwienia, które też mogą się pojawić. To nie jest co prawda preparat do stosowania na twarz, ale w innych częściach Waszego ciała, w tych, które macie odkryte, a teraz no oczywiście piękna pogoda do nas wróciła, więc będziemy zrzucać z siebie te wszystkie ubrania i pokazywać nogi, czy też nasze ramiona, warto pomyśleć o takim oto kremie. On ma bardzo dużą pojemność, bo to jest aż 175 ml i tutaj polecam Wam też taki mały trik. Jeśli nie lubicie takich preparatów w tubce, bo on niestety, tak jak wspomniałam, jest koloryzujący i może Wam gdzieś tutaj na tej zakrętce się brudzić, może ją brudzić, może gdzieś tutaj gdzieś pozostawać, to przecież możecie go przelać, no może nie, bo nie mamy tutaj wodnistej konsystencji, ale możecie go umieścić w opakowaniu z pompką, po jakimś balsamie, czy też nawet kupić sobie takie opakowanie za złotówkę, 2 zł gdzieś w Rossmanie, w Naturze lub w Superfarm i stosować właśnie w takiej aplikacji z pompką. Świetnie się sprawdzi. Zresztą jak pokazałam Wam ten preparat w ostatnim moim filmie, to pisałyście mi w komentarzach, że też stosujecie od kilku sezonów, znacie, lubicie, ale dla tych z Was, które jeszcze go nie znają, postanowiłam, że dzisiaj Wam go pokażę. Świetne, świetne rozwiązanie korygujące, maskujące na skórze naszego ciała właśnie na ten okres wiosenno-letni. No dobrze kochani, to będzie tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy film. Taka moja topowa piątka kosmetyków do 20 zł. Dajcie znać, co sądzicie o tym filmie, czy podobają Wam się te kosmetyki, które Wam dzisiaj pokazałam, czy je znacie, czy stosujecie, albo stosowałyście i co na ich temat sądzicie. A może macie jakieś inne topowe preparaty pielęgnujące i nie tylko do 20 zł, którymi warto się zainteresować? Dajcie koniecznie znać w komentarzach. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i zapraszam do kolejnych publikacji. Trzymajcie się ciepło. Buziaki, pa!